Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice. Serce Zagłębia Miedziowego. Marek, udało się zagrać w tym meczu z Olimpią Grudziądz na czysto. Bardzo cieszy, ale są również bramki z przodu. No dokładnie, 3-0 wygraliśmy. Fajny wynik, choć nie było na pewno łatwo, bo Olimpia miała sporo tych stałych fragmentów. Musieliśmy się bardzo napocić, żeby nie stracić bramki, ale dowieźliśmy 0 do końca meczu i cieszy zwycięstwo, bo gdzieś tam odjechaliśmy troszeczkę i możemy w spokoju przygotowywać się do następnych meczów. Z takimi rywalami z dołu tabeli gra się bardzo trudno. No dokładnie, zwłaszcza, że jest końcówka sezonu i każdy walczy o my, czy my o awans, czy te drużyny z dołu tabeli o utrzymanie, więc zawsze to jest podwójna taka mobilizacja na takie mecze i końcówka sezonu zawsze jest bardzo ciekawa, bo gra się zawsze o coś, więc trzeba się na 100% skoncentrować. Mateusz, rozmawialiśmy przed wywiadem, jeszcze przed tym meczem. Mówiliśmy, że kto udziela wywiadu, ten strzela bramkę. No i tak się stało. Wywiad 2 dni temu, bramka, powiedz mi, na pewno radość, bo ta bramka była ci potrzebna. Tak, mega radość. Ta runda nie zaczęła się dla mnie jak najlepiej. Miałem kontuzję, później zachorowałem na COVID i ciężko mi było wrócić, ale wróciłem i ciężko było wrócić do składu też, ponieważ chłopacy dobrze grali, ale walczyłem na treningach, starałem się pokazywać z jak najlepszej strony, trener mi zaufał i naprawdę potrzebowałem tej bramki i mega się cieszyłem. No właśnie, widać było u Ciebie takie trochę drżenie nóg do czasu zdobycia bramki. Ta bramka dała Ci drugi oddech i widać było, że zupełnie inaczej wyglądałeś, radość na twarzy przede wszystkim. No, dokładnie. No, wiadomo, no, nie grałem, brakuje tego rytmu meczowego. Drugi mecz za mną 90 minut, także myślę z meczu na mecz, jeżeli trener w następnym meczu na mnie postawi, myślę, że jeżeli będę grał w następnych meczach, to będzie coraz lepiej. Maciek, sytuacja przy Twojej bramce. Taka specyficzna dla Ciebie, bo to chyba było Twoje miejsce, na które wyklepujesz na treningach, prawda? Czekałeś tylko, aż zawodnik rywala Ci sfauluje. No tak, to prawda. No, szczerze mówiąc, jak piłka już do mnie leciała, to widziałem, że przeciwnik do mnie podbiega i tylko szukałem tego rzutu wolnego. No, i no, wierzyłem w to, że uda się strzelić gola. No właśnie. To jest Twoja specjalizacja, rzuty wolne i to właśnie z tego miejsca, tuż przed pola karnego, prawda, wiedziałeś, że to jest ta kępka trawy, z której uderzysz i tak zamierzałeś strzelić, żeby trafić? Zawsze tak strzelasz, czy rozmieniasz sytuację w zależności od ustawienia bramkarza? Znaczy szczerze, nie chciałem tak uderzyć. Chciałem uderzyć nad murem, a poszła obok, tak, no ale cieszę się, że wpadła. No i mam nadzieję, że zawsze tych bramek miałeś wiele na swoim koncie. Mam nadzieję, że w tym momencie ten worek z bramkami się dla Ciebie otworzy. No i będzie coraz częściej piłka wpadać po Twoich uderzeniach. No fajnie, no mówię, no fajny pozytyw, bo no jak mnie po długiej przerwie wracam do granka. Także cieszę się, że ta bramka daje mi fajnego kopa.